proszę Państwa, zaczynam gotować obiadek. Hoka Kejsi, widział Janusz Pijanka. Pokażę Wam, jak dzisiaj to robię, ten obiad. Moment, może jeszcze sprawdzę, jak kamerka jest ustawiona. Może niech będzie tutaj z moim Indianinem tutaj. O, proszę. Chyba tak. Proszę. I niech będzie. No co? Obrałem już cebulkę, czy dokończę? A nie, kończę obierać, żebyście widzieli tym nożem, co Suzana mi porwała. No co? Bierzemy i kroimy cebulę teraz. I za chwilę Wam przeczytam wiersz pod tytułem Czerwony pająk o Millerze. A tu sobie sosik zrobię i proszę Państwa, o, podłożymy te, może telefonik, żeby tu fajnie widać było, jak to tnę. Hoka hej, niech to będzie, o tutaj, jak cebulkę się kroi. A nie, źle, nie w tym kierunku zacząłem kroić. Będzie z tego sosik zrobiony. Sosik zrobię. Ostatnie dwa ziemniaczki z Francji gotuję. Znaczy się gotuję, tak, gotuję. Jeszcze ich nie wziąłem i nie posoliłem. Zaraz je posolę. A i tutaj coś takiego z kureczka. Także widzicie. Obiad będzie gotowany w tej chwili. Już się gotuje ziemniaki. A oj, będę musiał panie kamerman pana zlikwidować, bo tam mam właśnie na słoiczku z solą mam położony mam, proszę ja was, tutaj, o, no nic, co tutaj położymy na butelce od tego. A to był mój stojak. Troszeczkę soli, bo mam tylko dwa ostatnie ziemniaki. Także już panie kamerman pana tutaj daje. No co, tam już włączyłem już tutaj patelnię. Oj, zapomniałem oleju wlać. Zaraz leję obiad. Znaczy olej, no. A ja mówię obiad. Nie, no tak się nie da, słuchajcie. Tak się nie da. Panie kamerman, proszę tutaj brać. O, tak tutaj oleju wlewamy na sosik. Zaraz mąkę położymy. Widzicie, jak ja to kładę tam? Wy nawet nie wiecie, gdzie to kładę. Oj, by mi tutaj taki... Oj, mąka mi tu gdzieś leci. Wszystko jest nie tak, jakbym chciał. Ktoś tam dzwoni, ale nie będę teraz szedł. Ignoruję teraz telefon, bo chcę troszeczkę mąki wziąć. Taka łycha może wystarczy. Ktoś mi tam zadzwonił. Proszę, może będzie trochę mało. Zobaczymy. A i sól trzeba, znaczy sól. To tutaj co już mamy, bierzemy, o proszę. Dobra, wszystko już tu wziąłem. No i co? I po prostu teraz proszę Państwa, bierzemy tutaj już pieprzu trochę szybko damy i znowu sól potrzebna. Damy trochę nawet więcej, ja lubię mocno z pieprzem. No i panie kamerman, znowu pan się mi tutaj ulokował na moim słoiku z solą. Też tutaj weźmiemy soli, nie będzie trochę więcej. Okej. No i już jest proszę Państwa przygotowany prawie obiad. A, miałem Wam wierszyk wziąć. Przeczytać, więc Wam zaraz przeczytam wierszyk. Tu może przykryję, tak. Czerwony pająk, to jest o Leszku Millerze. Straciłem żonę, dom, prawie wszystko. Dzieci ode mnie się odwróciły. Miller ma sławę, glejt i nazwisko, a mnie do życia brak siły. Policja zamiast złodziei gonić. Zobaczcie, no dzwoni, ktoś teraz dzwoni, jak ja wiersz biorę. Ja pierniczę. Co to było? O.
nieważne teraz, tak, od nowa. Czerwony pająk. Straciłem żonę, dom, prawie wszystko. Dzieci ode mnie się odwróciły. Miller ma sławę, klejt i nazwisko, a mnie do życia brak siły. Policja zamiast złodziei gonić, dobią się za mną ugania. By podatników kasę roztłonić, czerwony pająk wymaga. On dba o prestiż, sławę i imię. Co mu ktoś taki jak ja, dziad? Nieznany wiesz, sokleta niech ginie, więzienny chleb będzie jadł. Dla niego likier i chleb z kawiorem, a dla mnie chleb ze śmietników. Prawo i państwo nasze jest chore, sprawiedliwość dla nędzników. Mając uczucie ludzkie litości, gdy z rozłam był, zrobiono błąd. Przez nierozwagę solidarności komuchy nie poszły stąd. Wciąż się panoszą kwachy, Millery, czerwoni wciąż mają władzę. Jak się uwolnić od tej helery? Do Moskwy wygonać ich radzę. Więc do Brukseli czerwony pająk wszelkim sposobem się uwię. Stamtąd swobody ograniczają. Ja wolny w kraju żyć chcę. Sieraz, cela numer 3 w policyjnej izbie zatrzymań 1 lutego 2014 roku plus minus godzina 20. Także widzicie. A on potem się dorwał do tej Brukseli. Także widzicie. Tak to wszystko wygląda. Teraz wam pokażę, jak się tutaj dalej rozrabia to wszystko. Także widzicie, tutaj mam już mąkę przypalam. Przypalam na tłuszczyku. Proszę. Niektórzy biorą, kamienna twarz mnie uczyła, że mąkę rozrabiała w tym. Mąkę rozrabiała w wodzie, w szklance wody. A ja inaczej, tak jak mama mnie uczyła, ja biorę, proszę państwa, na tłuszczu. Na tłuszczyku sobie to robię, na oleju z olim. Nie wiem, czy jakieś mięsko dzisiaj będę miał, czy nie. Na razie sosik robię i może coś tam jeszcze wymyślę. Chyba jeszcze dolejemy, proszę państwa, oleju. Tu jest olej, bierzemy olej, proszę. Niech trochę więcej oleju będzie. Tak mamunia mnie nauczyła, to moja mamuchna kochana nauczyła. No ja podpatrywałem, ja się nie uczyła. Ja się po prostu podpatrywałem, jak ona to robi. I po prostu dzisiaj jestem samowystarczalny. Ale co z tego? Nie mam komu. To jak moja mama mówiła, jak była sama, jej się nic nie chciało brać. Nic jej się nie chciało robić. Tak samo i ja. Jakie to by było cudowne, gdyby Nikusia tutaj była. Czy inne z dzieci. Czy wnuczki nawet, kurde. Słuchajcie, to tam trzeba mieć dla kogo, proszę państwa, to robić. A ja nie mam dla kogo. Sam dla siebie to się nie chce. Tak, kurczę, o. Tej dziewczynki, to jest moja Sabrina. Wnusie powinienem tutaj chować. Nawet syna, wnuczki, obojętnie, od synowej czy od kogo. No ale co zrobić? A on, proszę państwa, 30 lat ma. 30 lat. Nie wiem o dzieciach nic. Wy kobiety, wy matki? Dopięłyście swego i co wyszło? Moje dzieci mają 30-40 lat i ja, proszę państwa, od nich też z pierwszego małżeństwa nie zostałem dziadkiem. Wnusi nie mogę pokazać moich zabawek. Zobaczcie, moich zabawek. Jakby się dzieci bawiły, nie dałbym, bo bym powiedział, tak jak Irina i Sergiej, pozdrawiam ci z Charkowa, że to są dziadusia zabaweczki. Hoka hej. Także może trochę przesiągam z tym filmem, no ale widzicie, no tak to tutaj robię. Tam ziemniaczki, tutaj to no, po prostu chciałem wam pokazać, jak ja sosy robię. No to już może się wystarczy i teraz trzeba wziąć szklankę po prostu wody. Już daję, pokażę wam. Prosto z kranówki damy. Zobaczcie, leję całą szklankę wody. Dzisiaj mniej zrobiłem sosu. No i teraz zobaczcie, teraz się to musi ugotować. To słabe naświetlenie tutaj mam. Ja nawet nie muszę, słuchajcie, mam takie wyczucie, że nawet nie muszę, ja wcale nie muszę tutaj brać i patrzeć, czy ja dobrze dosoliłem, czy ja słabo dosoliłem. Po prostu mam już takie wyczucie. Kiedyś do tego robiłem mięsko. A słuchajcie, ja źle zrobiłem, ja mam tyle szynki, ja mogłem szynkę sobie pokroić. Chociaż boczek nawet, proszę.
Proszę, ile boczku mam? Jestem mięsożerny. Do kiedy ważny? Do 23 grudnia. Hoka hej. Chyba tak zrobię. Jest, nie będę stawał się wegetarianinem, bo po co? Kurczę, jakbym miał partnerkę, może jakąś wegetariankę, to może bym i się zdecydował. Tak, to po co mi to? Proszę Państwa.